Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Po sporej przerwie dzisiaj powracam z kolejną świetną grą, co prawda mającą już kilka lat na karku, ale opowiem Wam dzisiaj historię, być może ciekawą, która być może i Was przekona do odpalenia bądź powrotu do Kingdom Come Deliverance. Ponieważ ja jako gracz odbiłem się troszeczkę od tego tytułu za pierwszym razem. Gra była dość zabugowana, a poza tym trafiła na niewłaściwy ewidentnie moment w moim życiu. Nie był to dobry czas na to, żebym się z tą grą oswoił. Natomiast z perspektywy roku 2024, który już obecnie mamy, muszę Wam powiedzieć, że ostatnio cierpiałem na niedobór gier imersywnych. Gier, które pozwoliłyby mi zatopić się w świecie, które by miały w sobie to coś, co sprawia, że nasza uwaga jest dostatecznie przykuta. Zamiast tego ostatnio skakałem z tytułu na tytuł, powtarzając w kółko, że przecież mam tyle świetnych gier, bo faktycznie na przestrzeni ostatniego chociażby roku wyszło kilka genialnych produkcji. Baldur's Gate 3, Jagged Alliance 3 i w zasadzie to wiele, wiele innych. Szkoda czasu na wymienianie. I dlaczego w nic się nie mogę w tym momencie tak wciągnąć? Szukałem i narzekałem na to właśnie, że jakoś albo gra jest dla mnie trochę za skomplikowana pod jakimś względem, zbyt stresująca w rozgrywce, albo z jakiegoś powodu nie mogę się po prostu w imersję, w dany klimat w danym czasie wbić i nie jest to zapewne wina wspomnianych gier, które, tak jak mówię, są świetne i co pewien czas do nich wracam, ale no właśnie. W końcu w promocji wyhaczyłem Kingdom Come Deliverance w wersji z dodatkami i ponieważ nie była to droga inwestycja, zakupiłem sobie teraz. Miałem w przeszłości, tak jak wspomniałem, okazję potestować, troszeczkę pograć, ale ponieważ się nie wciągnąłem, no to nic z tego w zasadzie nie wyszło. No ale teraz właśnie kupiłem w promocji i powiem Wam, że w zasadzie to jest perełka, która pomimo swojej premiery w 2018 roku, czyli już parę lat temu, ładne parę lat temu, do dzisiaj w zasadzie w tym momencie można powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych RPGów ever. Zaraz dojdę do tego dlaczego i RPGów konkurujących ze wszystkim, co najlepsze w tym momencie jest do ogrania, włącznie z Baldur's Gate'em 3, ale o tym za chwilę. No i również jest to numer jeden, a przynajmniej na pewno ścisła czołówka gier eksploracyjnych. O tej eksploracji też dzisiaj będę dużo prawdopodobnie opowiadał, ponieważ jestem mega fanem gier eksploracyjnych. Lubię po prostu zwiedzać i lubię, kiedy gra oferuje wiarygodny, ciekawy, zróżnicowany świat, który po prostu zaciekawia nas, sprawia, że chcemy zobaczyć, co jest zaraz za rogiem, że chcemy zobaczyć, co jest za danym wzgórzem i po prostu jest to ciekawa przygoda właśnie eksploracyjna. Dzisiaj więc o Kingdom Come Deliverance, o plusach i minusach, ponieważ gra doskonała bynajmniej nie jest. I tutaj na wstępie chyba zacznę od jednego minusu, który nadal, powiedziałbym, jest istotny dla niektórych graczy, zwłaszcza ze słabszym sprzętem, ponieważ Kingdom Come Deliverance ma bardzo słabą optymalizację. Właśnie dlatego pierwotnie przy premierze się od tego tytułu odbiłem, bo pamiętam, że miałem po prostu słaby sprzęt na tyle, że gra po prostu wyglądała tak sobie i chodziła fatalnie, pomijając wszystkie inne dolegliwości, które wtedy występowały. Sprawiło to, że po prostu nie zatrzymałem się przy niej na dłużej. Natomiast z perspektywy czasu, jak poczytać też sobie fora, różne opinie i tak dalej, to gra została połatana, natomiast faktycznie optymalizacja do dzisiaj jest słaba. Co prawda, gram na w tym momencie praktycznie najwyższych ustawieniach. Wszystko jest na ultra. Wszystkie suwaki te dolne w zaawansowanych ustawieniach mam na maksa, dlatego że słuchajcie, wbrew niektórym poradnikom, nie wiem, ale na moim sprzęcie na karcie w tym momencie jest to GTX 4060, odpowiednik mojej wcześniejszej 1060. Przesiadłem się właśnie z 1060 na z GTX 1060
przepraszam, GTX-a 1060 na RTX-a, przecież to nie jest GTX, to jest, już mi weszło w nawyk mówienie, że GTX, a przecież teraz są RTX-y, więc mam RTX-a 4060, to jest też taki ze średniego segmentu, albo nawet troszeczkę niższego cenowego RTX, ale właśnie zawiera te różne nowe funkcje. Niestety właśnie te funkcje skalowania rozdzielczości z nowych RTX-ów nie są obsługiwane przez Kingdom Come Deliverance, więc niestety tutaj nic nie zyskałem na plus, poza tym, że to jest karta troszeczkę nowsza, no ale procesor też mam już starszy i tak suma summarum to jest taki średni co najmniej sprzęt, jeśli nie już trochę starszawy. Ale mimo to gram na wymaksowanych ustawieniach, mając dużą rozpiętość FPS-ów, ponieważ za miastem w jakichś różnych lokacjach, takich bardziej otwartych, mam koło 60, czasami nawet 90, ale w miastach, w jakichś bardziej miejscach, gdzie jest zamknięta przestrzeń, blisko są modele, jest więcej oświetlenia i tak dalej różnego, to mam poniżej 30 FPS-ów, czasami nawet koło 20, a co ciekawe, w przerywnikach filmowych, tylko nie tych, nie tych w formie nagranego oczywiście filmu, tylko tych renderowanych w czasie rzeczywistym na silniku gry, gra spada mi z jakiegoś powodu do około 15 klatek na sekundę, 17, 15, 13 nawet, słuchajcie. Na szczęście no, w takich momentach, gdzie nie sterujemy postacią, nie jest to zbyt dotkliwe. Potem nagle wraca do tych powiedzmy 40, 50, 60 przez większość czasu. No i to tak tyle tytułem sprawy technicznej, ale jeżeli to byście byli w stanie przeskoczyć i po prostu nawet w niskiej ilości FPS-ów, ale pograć sobie na wysokich ustawieniach, myślę, że warto. Myślę, że taki jest kruczek z Kingdom Come Deliverance, że oprócz tego, że to jest świetny RPG, o czym za chwilę, i tutaj oczywiście grafika nie gra takiej roli, bo będziemy mówić o ciekawej mechanice rozgrywki. Natomiast od strony eksploracyjnej, no to już widoczki się liczą, bo eksploracja też jest związana z tym, jak te modele drzew, roślinności, otoczenia generalnie wyglądają, prawda? Więc tutaj ja osobiście wolę pograć w niskich FPS-ach, a z wysokimi ustawieniami niż odwrotnie. To nie jest gra zręcznościowa, bardzo jakaś taka, nie jest to shooter sieciowy czy coś takiego, więc możemy w niższej ilości klatek mimo wszystko dobrze się bawić, a przynajmniej pozwiedzamy. No i tutaj zacznę chyba od tej eksploracji, bo skoro mówię o grafice, to warto powiedzieć o moim ulubionym zajęciu, jednym z ulubionych zajęć w grach komputerowych. To jest generalnie eksploracja. I zacznę od tego, że w ogóle przekonałem się niesamowicie do Kingdom Come Deliverance, ale to po prostu niesamowicie. Widzicie, ja jestem generalnie fanem gier głównie science fiction. Jak pewnie zauważyliście na kanale, głównie interesują mnie klimaty kosmiczne, eksploracja kosmosu, eksploracja innych planet, eksploracja innych światów, i to mnie przede wszystkim interesuje. Lubię też od czasu do czasu gry fantasy, lubię różne typy światów, natomiast najmniej sięgam po rzeczy realistyczne, najmniej sięgam po rzeczy historyczne właśnie, czy to współczesne, na przykład gry wojenne, czy to właśnie takie dotyczące czasów przeszłych, z pewnymi drobnymi wyjątkami, bo na przykład zagrywałem się w Mount & Blade jedynkę, dwójka jakoś jeszcze mnie ciągle omija, te opinie są na temat dwójki trochę mieszane, a ja jakoś nie miałem ostatnio klimatu na kontynuację Mount & Blade'a, więc na razie go troszeczkę omijam. Ale w jedynkę Warbanda, głównie też częściowo potem zmodowanego, ale początkowo bez modów, grałem sporo i się świetnie bawiłem. Pewnie dlatego, że właśnie to też był taki, od strony RPG-owej można było się tam fajnie pod pewnymi względami powczuwać. No i wróćmy sobie do tej eksploracji, prawda?
Tak jak mówię, gry oparte na realiach naszych, takich zwyczajnych, bez magii, bez nadnaturalnych zjawisk i tak dalej, zwyczajnie przez większość czasu wydają mi się troszeczkę nudne, w stosunku oczywiście do tych gier, które mają jakieś elementy nadnaturalne. W związku z tym byłbym skłonny patrzeć na to Kingdom Come Deliverance jako na grę taką, no, niezbyt dla mnie. A jednak tutaj muszę powiedzieć, że jest to najlepszy eksploracyjna przygoda, najlepsza eksploracyjna przygoda, i RPG jest to jedna z najlepszych eksploracyjnych przygód i jeden z najlepszych RPGów, w jakich w ogóle grałem. I dlaczego właśnie? Dlatego, słuchajcie, że jeśli chodzi o eksplorację, to twórcy moim zdaniem powinni zebrać jakiegoś rodzaju nagrodę pokroju rekordu Guinnessa, czyli coś najlepsze na świecie, w czymś się wybili jako najbardziej dopracowana rzecz, najbardziej niesamowicie zrobiona. Otóż model i ukształtowanie świata, począwszy od miast, wiosek, po bezdroża, lasy, różnego rodzaju po prostu elementy natury, elementy po prostu kształtowania terenu. Nie ma, zapewniam was, nie ma drugiego tytułu, który może w ogóle startować do poziomu tego, jak ukształtowano rozległe, dodajmy, tereny, bo mapa świata jest spora, jak ukształtowano te tereny w Kingdom Come Deliverance. Jest to okazja, żeby wam powiedzieć coś o mnie, czego zapewne nie wiecie, nawet jeżeli słuchacie ten kanał od dość dawna. Otóż ja bardzo lubię chodzić po górach, spacerować, lubię zwiedzać różne realne, mówię tutaj zupełnie w realu, miejsca, jakieś ruiny zamków, jakieś, ale też właśnie elementy związane z ukształtowaniem terenu naturalnego. Ja jestem, tutaj też powiem wam o sobie coś, jestem z Podkarpacia, a w zasadzie z jego początku. Moje tereny rodzinne, w których się wychowałem, to taki początek tego terenu podkarpackiego. W związku z tym u nas już były takie ciekawe miejscówki dookoła mojego miasteczka, lasy z takimi bardziej już pagórkami ciekawszymi, jakieś wąwozy, jakieś ciekawe właśnie takie miejscówki, i udając się na południe, czyli właśnie w kierunku głębszego Podkarpacia, czyli w kierunku Bieszczad, etc., no to tam mamy naprawdę fajne miejscówki różne, no i tam sporo po Bieszczadach chodziłem, tak samo chodziłem po Tatrach. Generalnie gdziekolwiek jestem, zawsze mnie fascynują skałki, lubię tereny takie właśnie z różnymi zakamarkami. Zawsze, kiedy wędruję przez takie miejsca, myślę sobie o tym, jak można byłoby zagospodarować w różnych sytuacjach te miejscówki, gdzie byłby dobry teren na rozbicie obozu, gdzie można byłoby założyć jakąś bazę, gdzie jako, gdybyśmy byli, powiedzmy, partyzantami jakiegoś rodzaju, lub gdybyśmy znaleźli się w jakiejś niefortunnej sytuacji postapokaliptycznej wręcz, no to gdzie właśnie byłoby można się ukryć, gdzie są dobre tereny do punktu obserwacyjnego, gdzie moglibyśmy się zaszyć i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zawsze z jakiegoś powodu od dziecka mnie fascynowało, więc kiedy chodzę i zwiedzam, to zawsze patrzę na teren pod kątem tego, jaki on ma w sobie potencjał, jaką historię też opowiada, bo bardzo też ciekawią mnie takie właśnie pozostałości ludzkiej aktywności, jakieś wydeptane na dziko ścieżki, jakiegoś rodzaju właśnie zagospodarowane i obecnie gdzieś porzucone czasami dzikie miejsca. I słuchajcie, nie ma drugiego tytułu poza Kingdom Come Deliverance, który by oferował takie wrażenie,
tak bardzo zbliżony do realnych wędrówek po ciekawym terenie, kiedy jesteście na jakiejś właśnie pieszej wycieczce w ciekawych terenach. Podkreślam, w ciekawych terenach, bo różne są tereny, chociażby nawet w Polsce. I jak mamy jakieś. Ja na przykład właśnie, ponieważ wychowałem się na Podkarpaciu, to ja na przykład się źle czuję na terenach takich równinnych, gdzie brakuje górek, gdzie brakuje takiego właśnie pofałdowania większego terenu. Dla mnie to jest takie, och, no właśnie nie ma miejsca na bazę, nie ma miejsca na jakiś punkt strategicznie ciekawie obrany, tylko wszystko jest na płaskim terenie. Dla mnie to jest trochę pod pewnymi względami koszmarne. No ale Kingdom Come Deliverance ma fenomenalnie zaprojektowany świat. Jeżeli docieramy do jakiegoś miasta, grodziska, to każdy fragment tego miasta, tego miejsca jest realistyczny. To nawet chciałem powiedzieć przemyślane. Oczywiście jest przemyślane, ale on jest realistyczny. W jakim znaczeniu? W takim znaczeniu, jakiego w zasadzie to w grach prawie się w ogóle nie spotyka. Bo zauważcie, w grach się stawia budynek, stawia się koło niego jakiś płotek, wiadomo, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero grając w Kingdom Come Deliverance dociera do nas, jak bardzo inne gry mają sztucznie stworzone elementy zabudowy, elementy mapy, ponieważ w Kingdom Come Deliverance jest pełno takich miejscówek, które by powstały z czasem w naturalnym trybie użytkowania. Jakaś wydeptana ścieżka, zrujnowana, nieutrzymywana, niepoprawiana, tylko właśnie taka kiedyś przygotowana i obecnie w stanie nieco rozkładu, ale dalej działająca, używana przez ludzi. Różnego rodzaju miejscówki prowizoryczne, pobudowane przez biedotę, jakieś tam miejsca. I to wszystko wygląda po prostu tak, jakbyśmy się zapuścili gdzieś w jakieś takie prawdziwe miejsce. A kiedy jesteśmy poza tymi miastami, których zwiedzanie jak dosłownie jakbyśmy pojechali do jakiegoś historycznie istotnego miejsca z zabytkami w Polsce i czy tam powiedzmy chodzili po Krakowie czy gdziekolwiek indziej i zwiedzali pewne rzeczy, tylko oczywiście jeszcze lepiej, bo to zwiedzanie jest nie w turystycznie współczesnym miejscu, ale w grze mamy oczywiście, jesteśmy tam w czasach, kiedy to istnieje, jest używane przez ludzi i wszelkiego rodzaju właśnie niuanse architektury, która wtedy funkcjonowała, sposobu budowania, wszystko to jest oddane. Do tego zresztą mamy w grze taką encyklopedię, taki kodeks, w którym możemy na każdy niemal temat odkrytych elementów świata przeczytać, jak to w tym czasie historycznym, czyli w XV wieku bodaj się akcja dzieje, na terenie zresztą dzisiejszych Czech, zdaje się. Czyli tak naprawdę to tereny nam właśnie bliskie, dlatego te tereny w ogóle, one tak przypominają mi moje podkarpackie tereny pod pewnymi względami oraz generalnie te właśnie okolice, powiedzmy też Tatry i tak dalej, bo to są w zasadzie tereny częściowo o tym samym charakterystyce właśnie ukształtowania, roślinności, etc., prawda? No więc właśnie, to jest piękne, czuję się tam trochę jak w rodzinnych stronach, ale wracając do tej eksploracji, jeżeli udamy się jakimś dróżką, traktem, od tego traktu dróżki odchodzą w pewnych miejscach dziko wydeptane, prawie w ogóle zarośnięte, tak jak w życiu niektóre ścieżki takie leśne, polne, strumyczki, gdzie płynie woda, ich wymodelowanie terenu takiego górzystego, leśnego i nie mamy czegoś takiego jak w większości gier, wiecie, że po prostu jedną teksturą, jednym modelem pokryte po prostu ileś tam kilometrów, tylko naprawdę tak jakbyśmy w życiu zwiedzali, a tutaj taka polanka, a tutaj coś innego rośnie, a tutaj jest coś, a tutaj jakieś urwisko, a tutaj jakaś ciekawe zakole rzeczki i tak dalej. Słuchajcie, to jest
raj dla eksploratorów. Po prostu ja ostatni czas teraz co grałem, to chodziłem po prostu, oprócz oczywiście rozgrywki, zaraz do tego dojdę, ale chodziłem i zapuszczałem się czasami trochę nawet za daleko, bo odchodziłem jakiegoś głównego questa czy coś, właśnie dlatego, że gra jest po prostu rajem eksploracyjnym. Rajem i ma taki, to coś takiego realistycznego, że czujemy, że jakbyśmy znali, a przynajmniej ja pochodząc właśnie mówię z tego terenu takiego bliskiego wyglądowi tego, co mamy w grze, to czuję się tak, jakbym w dzieciństwie jeszcze eksplorował właśnie te różne zakamarki moich okolic, tudzież jak w okresie późniejszym też właśnie jeździłem jeszcze gdzieś w różne bardziej odległe miejscówki i sobie eksplorowałem. Także to jest absolutnie nie ma tytułu, jeżeli uważacie, że znacie tytuł, który lepiej oddaje realizm terenu i tą eksplorację od tej strony, to polećcie mi, ale ja grając w przeróżne tytuły powiem wam, że uważam, że nie ma drugiego lepszego pod tym względem tytułu do eksplorowania. No i teraz przejdźmy do drugiego elementu, czyli RPGowości tego świata i tegoż Kingdom Come Deliverance. Otóż mamy tutaj do czynienia z czymś prawdziwie RPGowym, ale jest to gra pod pewnymi względami, nie chcę podważyć genialności Baldur's Gate'a trójki, który daje ogromną możliwość swobody działania w wielu kwestiach oraz genialności wielu innych gier, chociażby Wiedźmina trójki, który jest świetną grą, jeśli nie jedną z najlepszych w ogóle stworzonych ever w historii. Uważam, że Wiedźmin trójka naprawdę jest super po prostu. Ale jeśli chodzi o pojęcie RPG, czyli Role Playing Games, czyli gra, w której odgrywamy rolę, to jest bardzo kluczowe, odgrywamy rolę, to Kingdom Come Deliverance jest najbardziej true RPG-iem w zasadzie. Trudno nawet mi sięgnąć pamięcią od jakichś czasów. Może jednym z najbardziej true RPGów ever w ogóle stworzonych, jeśli chodzi o gry komputerowe. Na pewno bardziej jest true RPGiem od chociażby Wiedźmina trójki. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tutaj mamy, znaczy w ogóle polega, może powiedzmy, RPG. RPG to nie jest nabijanie tylko statów postaci. To nie jest wybranie sobie klasy postaci i po prostu posiadanie skilli związanych z tą klasą postaci. RPG to jest role playing game, czyli odgrywanie roli. A żeby odgrywać rolę, to musimy mieć stworzony świat oraz zasady tego świata, które sprawią, że nasza postać będzie w imersywny, realistyczny względem tego świata sposób odbierana. Nie tylko, że ona będzie postępowała realistycznie, bo nasze postępowanie to jest nasza decyzja, ale to świat ma reagować na nas też w sposób realistyczny. Dlatego w prawdziwych RPG-ach tych papierowych mistrz gry, no to jest jego zadaniem oraz oczywiście korzystanie z tego, co jest w podręczniku do RPG-a ustalone, ale generalnie jest przestrzegane to, że jeżeli gracz podejmuje decyzję, to te decyzje muszą się spotkać z reakcją innych postaci w świecie gry, realistyczną. Nie może to być po prostu jakiś absurd, bo nie na tym polega odgrywanie roli. No i tutaj właśnie powiedzmy sobie, co jest niesamowite w odgrywaniu roli Henry'ego, naszego głównego bohatera naszej przygody. Otóż Kingdom Come Deliverance po pierwsze daje nam taki realistyczny start od zera do bohatera, ale tego bohatera w każdym znaczeniu, nie takiego przesadzonego, nie takiego bohatera, który powiedzmy jest jakiś, ma nadnaturalne powiedzmy względem świata możliwości, jest po prostu jakimś supermanem. Zaczynamy jako syn Kowala z niższych warstw społecznych, aczkolwiek Kowal to już całkiem przydatna profesja.
Zresztą, jak się okazuje, na samym początku gry, ja tutaj nie będę dużo spoilował, jedynie z samego początku gry kilka przytoczę wam fabularnych elementów, które chcę wam pokazać jako przykład na to, że to jest świetny RPG. Otóż nasz główny bohater jest zwykłym, młodym człowiekiem, oddającym się zwykłym rozrywkom i aktywnościom tego okresu historycznego, w którym to się dzieje. Nasz ojciec jest kowalem. Okazuje się, że ma jakieś tam dobre stosunki ze względu na jakąś przeszłość, której nie znamy, z lokalnym władcą. No i w wyniku wydarzeń, które tam się dzieją, stopniowo w ten świat się zanurzamy. Początkowo mamy do wykonania kilka prostych zadań, które zlecił nam ojciec. Mamy odzyskać narzędzia od niejakiego Kunesza, straszna gnida, ludzka menda. Widzicie, po prostu ta gra sprawiła, że mam jakiś emocjonalny stosunek do jakiegoś tam NPC-a, który tam występuje. No i pomimo, że to jest wcale nie jakaś istotna, mocno jakoś dla świata postać, wręcz przeciwnie, zwykła menda ludzka, która mieszka w tej samej wiosce, kupiła na kredyt w zasadzie od naszego ojca kowala narzędzia, a teraz nie spłaca tego kredytu i kiedy fatygujemy się do Kunesza, żeby nam po prostu oddał chociaż część pieniędzy, traktujemy go z pewnym zrozumieniem, że no jest ciężko z kasą i tak dalej, ale okej, ale chociaż częściowo, to on każe nam spieprzać generalnie i mówi: nie oddam, nie dam i co mi zrobicie? No i tutaj się zaczyna RPGowość pod tym względem też, że możemy ten problem rozwiązać na różne sposoby. Ja akurat skrzyknąłem moich kumpli i odbiliśmy ryja Kuneszowi, no ale po obiciu ryja to co prawda klucz od niego żeśmy wydarli, ale i tak trzeba było się niejako zakraść do jego domu, bo generalnie cokolwiek robimy w świecie gry, jeżeli zobaczą to właśnie strażnicy albo inni ludzie, że jest to jakaś podejrzana aktywność, no to jest na to reakcja świata. No ale to jeszcze był taki początkowy, wiecie, motyw zupełnie niewinny. Potem bardzo szybko dochodzi do splądrowania naszej osady i ewakuacji do innego miasteczka. Tutaj opowiadam wam wydarzenia jedynie z samego początku gry, więc mówię, to nie są spoilery, to jest gra przeogromna, ogromnie długa, ogromnie rozległa, więc to, co wam dzisiaj powiem z początku gry, kompletnie nie powinno wam w żaden sposób zepsuć przygody, a da wam pewien rys tego, co w grze się ciekawego dzieje. No i z tym Kuneszem właśnie to cała historia, która mnie rozbawiła. Spotykamy go potem po dłuższym czasie w tym drugim mieście, większym mieście. I okazuje się, że jest tam po prostu żebrze o pieniądze i tak dalej. No ale zagadujemy do niego i on zamiast z nami jakoś grzecznie i tak dalej, to znowu zaczyna pyskować. No i tutaj mamy opcje dialogowe różne. Możemy go zaatakować, możemy się odwołać do naszej charyzmy, możemy się odwołać do różnych cech. Notabene, tutaj jest dobry motyw, żeby powiedzieć o tym. Nasza postać ma ileś tam różnych cech, jak to w dobrym RPG-u, które nas określają. Ale jest to o wiele głębszy system niż w większości innych RPG-ów. To, jak jesteśmy ubrani, wpływa na ocenę nas przez inne warstwy społeczne, czy właśnie jesteśmy odziani w jakieś schludne szaty. Czystość tak samo właśnie. Jeżeli jesteśmy w brudnych ciuchach, zakrwawionych ciuchach, to wszystko jest odnotowywane przez ludzi, z których rozmawiamy. Oczywiście, jeżeli będziemy rozmawiać z żebrakiem, to on ma gdzieś, czy jesteśmy brudni. Ale jeżeli będziemy już z jakąś tam szlachcianką rozmawiać, czy z jakąś osobą generalnie tego chociażby stanu średniego,
to już ona będzie na nas inaczej patrzyła, jeżeli będziemy jak obdartu schodzić, a inaczej będzie patrzyła, jeżeli się odpowiednio poubieramy. Więc to ma znaczenie status tego, jak status społeczny jest wyrażany między innymi przez to, jak jesteśmy ubrani i czy jesteśmy zadbani, bo możemy być brudni, śmierdzący, a możemy być czyści, wykąpani i możemy mieć czyste ubrania, możemy mieć brudne ubrania, to ma znaczenie. No i idąc dalej, właśnie co jest super ciekawe, mamy ileś tam tych współczynników, mamy charyzmę, mamy status właśnie, to jest osobna taka powiedzmy statystyka, mamy statystykę groźności, że tak powiem. No i sęk w tym, że nie każda postać będzie reagowała w ten sam sposób, ponieważ każda z postaci ma swoje współczynniki tych samych statystyk, tak? Tylko że my początkowo nie wiemy, jakie ma. Czyli mamy, powiedzmy, nie wiem, przykładowo 7 charyzmy, ale nie wiemy z góry, jaką charyzmę ma inna postać. Natomiast możemy to wyczytać trochę z tego, z kim rozmawiamy. No bo inną charyzmę będzie miał znowu jakiś tam biedak, wieśniak, a inną charyzmę będzie miał jakiś lord, szlachcic, tudzież osoba majętna, prawda, wygadana. Z tego, jak wygląda, jak rozmawia postać, możemy wnioskować, tak jak w życiu, z kim mamy do czynienia i na co możemy sobie pozwolić. I to jest właśnie super związane z takim odgrywaniem postaci i tym, że mechanika gry sprawia, że my musimy się zastanowić, jak gadamy z postaciami i w ogóle co robimy, a nie jak w każdej innej grze, także tak zwanych RPG-ach, robimy po prostu rzeczy, tak jak w Wiedźmie Trójce, plądrujemy ludziom na ich oczach chaty i nic się nie dzieje, po prostu nikt na to nie reaguje. Na prawo i lewo sprzedajemy skradzione towary, nikt się po prostu nie zająknie. Tutaj jest totalnie RPG-owo. Wszystko, jeżeli mamy skradzione towary, w miastach generalnie nie chcą skradzionych towarów od nas kupić. Ba, raz zostałem przez straż w jakiś sposób obarczony grzywną, nie wiedziałem za co. Okazuje się, że wyrzuciłem na ziemię w mieście to, co mi nie było potrzebne. Śmiecenie jest karalne. W mieście oczywiście, a poza miastem już możemy wywalić cokolwiek chcemy na ziemię. Jeżeli miałem właśnie trefne towary kradzione, to za miastem już je opchnąłem, chociaż taniej, bo przekupka, z którą handlowałem, wyczaiła, że to są prawdopodobnie kradzione towary w jakiś sposób i powiedziała, że da mi mniej. Możemy się targować, notabene. Wszystko, co robimy, jak trochę mi to nawet przypomina serię Elder Scrolls z jej lepszych czasów, wszystko, co robimy, biegamy, walczymy, zbieramy zioła, cokolwiek, to z czasem podnosi nasze statystyki. Po prostu stajemy się lepsi w tym, co robimy i to jest też świetne. No więc z tym kuneszem wam skończę opowieść, a potem przejdziemy do systemu walki, bo istotny jest dość do omówienia i do innych ciekawych elementów. No to kunesz. Spotykamy tą mędę ludzką w tym miasteczku i zacząłem z nim rozmawiać właśnie nie na zasadzie, że od razu tam go pobiję czy coś, tylko zacząłem z nim normalnie rozmawiać, ale powiedziałem mu coś takiego, co on po prostu jako porywczy człowiek rzucił się na mnie. Nie spodziewałem się, bo wybrałem opcję dialogową bez tych ikonki mieczyków, która powoduje, że tutaj byłaby prawdopodobnie konfrontacja, a tu po prostu powiedziałem mu jednak coś, co go sprowokowało, rzucił się na mnie z pięściami. Słuchajcie, tłukliśmy się na środku rynku miejskiego. Jedyny nie-RPG-owy, nierealistyczny element, jaki bym powiedział, że w tym momencie odczułem, to taki, że inne postacie, NPC-owie przechodzili koło nas jak gdyby nigdy nic, nawet straż nie zareagowała, ale z drugiej strony sobie tłumaczę to w ten sposób, że biedota, że brace się, żule się leją, no to ludzie często nie chcą mieć z tym nic do czynienia, po prostu obchodzą ich, a straż miejska czeka, żeby się sprawa sama rozwiązała.
No więc coś takiego miało miejsce. Natomiast w końcu po ciężkiej bójce wcale to nie było takie łatwe. Nie jesteśmy jakimś, wiecie, wojownikiem konkretnym, w ogóle z mieczem na początku i tak dalej, z łukiem, to są osobna historia, o której zaraz wam powiem. Natomiast na pięści też nie jesteśmy super dobrzy, no ale jakoś obczaiłem tą walkę i wygrałem. Stłukłem go w końcu na kwaśne jabłko, gość leży. No to tak odruchowo, słuchajcie, no co, on mi był winien pieniądze, tak? Był winien mojemu ojcu pieniądze, ojciec nie żyje, no to dobra, to jest mi winien pieniądze. No to od razu stłukłem go i chciałem go przeszukać, żeby wziąć co mi się należy. No ale słuchajcie, przecież Straż Miejska o tym nie wie, co on mi jest winien, więc momentalnie mnie zwinęli i nie dość, że nie zabrałem mu klamotów, to oni mnie obszukali, zabrali mi kradzione towary i jeszcze obarczyli mnie grzywną, musiałem zapłacić. Na szczęście miałem, bo akurat sprzedałem część wyszabrowanych rzeczy, więc sprzedałem i akurat miałem jakieś monety, więc większość tych monet poszła na spłacenie tej grzywny. I tak, chociaż Kuneszowi się należało, dostał oklep, to i tak niestety popełniłem błąd, bo zachowałem się trochę jak gracz, zachowałem się nie myśląc o konsekwencjach tego, co robię wobec świata mnie otaczającego, tylko pomyślałem sobie, no dobra, to wyciągnę, przeszukam mu kieszenie teraz przy ludziach, tak, w środku, w biały dzień i wezmę, co mi tam pasuje. No jednak się pomyliłem, bo gra pod tym względem jest bardziej RPGowa. Myślę, że ten brak reakcji podczas bójki, no wynika może troszeczkę z tego, że to po prostu może byłoby trudniej zaimplementować, z jakiegoś powodu tego nie było. Dodać należy też, że Kingdom Come Deliverance, wbrew rozmachowi, z jakim jest zrobione, wbrew ogromnej dbałości o masę szczegółów, których nie ma w ogóle w innych grach, to jest gra nie AAA, a to jest taka gra, powiedzmy AA, jak to się mówi, czyli taki średni, może nie gra niezależna, może nie taki indyczek zupełny, ale jednak gra, która nie miała jakiegoś wielkiego budżetu, więc trzeba to też zrozumieć. Ale niemniej jednak sprawa z Kuneszem po prostu była imersywna. Ona sprawiła, że ten gość mnie po prostu denerwował, dałem się trochę sprowokować. Sytuacja rozwiązała się w sposób zgodny z realiami świata tak naprawdę i nie mam o nic pretensji, tak naprawdę nie mam o nic pretensji. No i przejdźmy dalej, no słuchajcie, fabuła nas pcha do kontaktu z różnymi warstwami społecznymi średniowiecznego społeczeństwa, do wchodzenia w różne właśnie role. W pewnym momencie zostajemy na chwilę strażnikiem miejskim i potem kolejne rzeczy, już tu nie będę wam opowiadał, ale ostatnio co teraz robiłem, to polowałem na króliki. Powiem wam, że to polowanie na króliki było świetne. Lepsza zabawa niż polowanie na smoki w Skyrimie, czy do czego to jeszcze przyrównać? No właśnie, wiele innych gier, które oferują jakiś taki epicki setting, nie daje takiej imersji jak tutaj, kiedy polowałem po prostu w lesie na króliki. Piękne tereny do zwiedzenia i system walki, o którym teraz chyba kilka słów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy wyszkolonym w czymkolwiek człowiekiem. Jesteśmy żółtodziowym totalnym. Więc wszystko, czego się uczymy, uczymy się jak w życiu, powoli, stopniowo. I na przykład moje początkowe strzelanie z łuku było totalnie, w ogóle nic nie mogłem trafić. I tutaj jedyna taka podpowiedź, ja używam w tym momencie dwóch modów. Jeden mod jest właśnie do tego, żeby podczas strzelania z łuku kropka celowania celownika nie znikała. Bez tego nie mogłem wyczaić, które jest miejsce, w którym mam patrzeć, żeby strzała leciała. Nie na grot strzały należy patrzeć, jest to trochę w innym miejscu i polecam wam, są mody, modzik, bardzo łatwo jest dodać
do gry łatwo wyczytacie i ta kropka pozostaje. Drugi mod, jakiego używam, to jest mod, który niweluje nieco kołysanie się głowy podczas chodzenia. I tutaj wybrałem opcję 50%. Jest taki mod, pewnie go znajdziecie też łatwo. Opcja 50%. Podczas stania w miejscu, o ile nie jesteśmy pod wpływem alkoholu, to w ogóle nam się głowa nie kołysze, w ogóle nam się ciało nie kołysze, a wcześniej w domyślnym ustawieniu gry postać cały czas się buja, cały czas się kołysze i osoby o skłonności do choroby morskiej, choroby lokomocyjnej mogą mieć problem, dlatego właśnie zainstalowałem ten mod, żeby się postać nie kołysała tak. Podczas chodzenia jest zmniejszone kołysanie, generalnie poprawia to komfort rozgrywki. Oczywiście motion blur należy wyłączyć, jak zawsze to nawet jest w ogóle dla mnie już sprawa najbardziej oczywista. No ale system walki, słuchajcie, system walki, jeśli chodzi o łuk, to wspomniałem, no uczymy się stopniowo celować, cięciwe jeżeli napniemy, to po pewnym czasie nam się ręka męczy, więc nie możemy z napiętą cały czas chodzić, bo nam ręka drży i znowu nie trafimy, musimy zwolnić cięciwe i jeszcze raz się przymierzyć, bardzo to fajnie w sumie wypada. No a walka mieczem to jest w ogóle osobny temat. Powiem wam, że za pierwszym właśnie razem, kiedy grałem w Kingdom Come Deliverance, tak tylko chwilkę tak naprawdę, to zupełnie nie mogłem podczas tego chociażby pierwszego tutorialu dobrze strzaić, jak w zasadzie tym mieczem machać. Mamy blokowanie i zamachy kierunkowe w zasadzie w 8 kierunkach, bo góra, dół, lewo, prawo i po ukosach. Mamy blokowanie też na podobnej zasadzie, mamy uskoki, mamy przeróżne rzeczy i początkowo ten system wydaje się za skomplikowany. On wydaje się za skomplikowany, a jeszcze jak grałem na bardzo złych ustawieniach, że gra strasznie zamulała, to jeszcze ta responsywność była niższa, więc naprawdę można się od tego odbić, ale dajcie, jeżeli macie z tym problem, a gra wam działa w miarę, to dajcie sobie czas. Nie każdą pierwszą walkę musimy wygrać, a z czasem stajemy się po prostu lepsi. Zaczynamy tak jak postać w grze obczajać, jak to w zasadzie dobrze robić i nasze statystyki też wzrastają, a pamiętajcie, że nasze statystyki mają znaczenie dla tej walki mieczem, dla tego operowania mieczem i z czasem jak zaczynamy grać, stoczymy kolejne walki i tak dalej, nasze statystyki powzrastają, zaczyna się to po prostu być łatwiejsze. Nie jest banalne, jest to jeden z najbardziej zaawansowanych, jeśli znowu nie najbardziej zaawansowany system walki mieczem w grach w ogóle, to od razu wam powiem. W zasadzie jedynie co pamiętam, to była kiedyś w latach chyba 90. taka gra, chyba po prostu się nazywała Sword, czy jakoś tak. I tam właśnie się chwalono, że tam miecz zachowuje się zgodnie z ruchami postaci i chyba nawet w to grałem, ale to było, słuchajcie, tak dawno, że niewiele z tej gry pamiętam. Ale to była taka próba stworzenia realistycznego operowania mieczem, żeby naśladować realny sposób walki z blokowaniem, z kierunkami i tak dalej. Tutaj po raz pierwszy chyba od tamtego czasu znowu pokuszono się o stworzenie takiego możliwie realistycznego systemu walki i on jest rozbudowany, on jest nieprosty do obczajenia na początku, ale mówię, z czasem, tak jak postać w grze, ćwicząc, trenując, stajemy się lepsi. Zresztą wydaje mi się, że na premierę gry gra nie miała za bardzo opcji ćwiczenia na jakimś NPC-u tej walki. Natomiast teraz, czy to wynika z patchów, czy wynika z dodatków, ale chyba z patchów, jak będziemy w drugim mieście, to mamy miejsce i sparring partnera, możemy w dowolnym momencie sobie poćwiczyć walkę mieczem. Zresztą każda umiejętność, walka mieczem, strzelanie z łuku, czy nawet włamywanie się, które też jest nie takie bardzo skomplikowane, bo nie jest to dużo bardziej skomplikowane od wytrychów w Skyrimie, ale też proste zupełnie nie jest. Do tego jeszcze bardziej skomplikowane, akurat to jest nieco skomplikowane.
ciekawe dość. Jest minigierka związana z byciem kieszonkowcem, wyciąganiem ludziom z kieszeni rzeczy. Bardzo ciekawe, muszę powiedzieć. Możemy to wszystko sobie przećwiczyć. Są odpowiednie miejsca, odpowiednie osoby, gdzie możemy sobie po prostu to potrenować, gdybyśmy czegoś zapomnieli albo jeszcze się nie czuli w tym dobrze. To jest bardzo, bardzo przydatne w przypadku tak złożonych systemów, jakie tutaj mamy właśnie w grze. A więc cała ta otoczka gry, w sensie rozgrywki, mechaniki rozgrywki i RPGowości jest, powiem wam, na tak wysokim poziomie, że jest to imersywne. Ale jeszcze trzeci filar tutaj, czyli eksploracja, pierwszy filar, drugi RPGowa mechanika, świetnie rozwinięta, świetnie zrobiona, w wielu kwestiach też oryginalna, nie jest to taki całkowicie kalka wyłącznie tego, co w innych grach po prostu jest typowe, jest tu parę ciekawych nowych rozwiązań. No i trzeci filar jest jeszcze, którym jest fabuła i fabuła postaci w grze. Słuchajcie, tak jak powiedziałem na początku, coś historycznego, coś takiego opartego na po prostu naszym świecie właśnie jawiło mi się jako mało ciekawe. Natomiast tutaj dzięki fabule i dzięki ciekawym postaciom w grze zmieniłem zdanie. Postacie są pokroju takiego, że albo kogoś właśnie w taki realistyczny sposób z powodu jego zachowania, z jego postępowania zaczynamy nie lubić, a czasami po prostu go nie znosić, albo wręcz przeciwnie, ktoś jest tak ciekawą osobą, nie jakąś super dorany przyłóż, ale ciekawą, godną naszego szacunku, może zdobywa ten nasz szacunek z czasem, swoim postępowaniem, a może właśnie zmianą swojego postępowania w taki realistyczny sposób, że w zasadzie powiem wam, że każda postać, każdy dialog ja wysłuchuję z takim zaciekawieniem, jakiego już dawno nie odczuwałem grając w RPG. Ostatnio miałem takie coś, że niektóre fabuły, niektóre dialogi to wręcz, że ja tak nie mam normalnie, ale już miałem ochotę przeklikiwać. Natomiast tutaj każda postać to jest tak, jakbym oglądał dobry film. Dobry film z dobrymi dialogami, z ciekawymi postaciami. I tutaj oczywiście to jest coś więcej niż film, bo to jest interaktywne. No ale właśnie, cały czas ten progres fabuły sprawia, że ja czuję się zanurzony w świat gry i czuję się przede wszystkim jak ta postać, która tam się znajduje, to jest ten kwintesencja RPGowości, czyli odgrywamy rolę. Gra ma nam zapewnić odczuwanie tego, jakbyśmy byli w tych sytuacjach, które gra przedstawia. I tutaj Kingdom Come Deliverance robi to perfekcyjnie. Cała zwyczajność życia na początku, którą doświadczamy i potem tragedia pogromu, nasze ratowanie skóry, które wcale nie jest takie łatwe i ucieczka z napadniętego miejsca, potem odnajdywanie się w nowym miejscu, potem powrót na zgliszcza i pewne sytuacje fabularne chwytają za serce. One są tak pokazane, jakbyśmy byli w tej sytuacji. To jest najlepszy RPG od bardzo, bardzo dawna. I pomimo, że gra ma parę lat, to jeżeli nie graliście lub próbowaliście, ale odbiliście się właśnie na samym początku, uważam, że dzisiaj, jeżeli macie jakiś przyzwoity sprzęt, warto w tą grę zagrać, bo jest wciąż niedościgniona pod pewnymi względami i absolutnie jest to perełka wśród świecie gier. Ta gra sprawia, że każdy zakamarek świata i każda postać daje nam takie poczucie, że tam jest coś więcej, że tam jest jakaś historia za tym stoi, że tam jest jakaś taka realistyczna głębia w tym wszystkim. Piękna sprawa, jedno z szczytowych osiągnięć gier. Moim zdaniem twórcy Kingdom Come Deliverance powinni utrzymać ten swój styl i zacząć tworzyć kolejne tytuły w tym stylu, czyli historycznie osadzony, w realistycznie oddanym świecie, właśnie tak jak w Kingdom Come Deliverance, tylko może w innych miejscach na świecie, może nieco innych epokach, ale coś koło tego, bo tutaj ewidentnie ten około średniowieczny
okres dobrze im wyszedł. Natomiast coś w tym stylu bym na ich miejscu kontynuował, bo cały ten, ta mechanika oraz ten realizm, te elementy realizmu, które osiągnięto, czyli realizm świata, realizm terenu, realizm tego, że ten teren nosi ślady takiego realizmu i realistycznego użytkowania. Wiem, że strasznie tego realizmu tutaj nagle się dużo pojawiło, ale no właśnie, to wszystko sprawia, że mamy wrażenie, że to jest prawdziwe, że to jest prawdziwe i inne gry takiego poziomu prawdziwości jakoś moim zdaniem nie osiągnęły. Więc jeżeli chcecie się tak zatopić, chcecie przeżyć przygodę w innym świecie, w innej epoce i lubicie gry RPG, to Kingdom Come Deliverance, pomimo że nie ma nadnaturalnych zjawisk, nadnaturalnych elementów magicznych czy ras, nie ma nieumarłych, nie ma nekromantów, nie ma czarodziejów i tak dalej, to jest absolutnie wciągające i jest takie, że czujemy, jakbyśmy przeżyli tą przygodę, jakbyśmy tam byli. Tyle z mojej strony. Łapka w górę pod filmem to jest dla mnie znak, że warto było nagrać ten film i warto być może w przyszłości polecić wam coś znowu, jeżeli coś mi wpadnie w ręce. Jakiś miły komentarz, czy to dla statystyk, czy to od stałych bywalców, jak wam się podobało, jak wam się grało, jeżeli graliście, cokolwiek właśnie, podzielcie się czymś, zwłaszcza inspirującym i być może zachęcającym też innych do tego, żeby spróbowali. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, filmy wrzucam rzadko, ale jeżeli wrzucam, to są takie rzeczy, które po prostu są ekscytujące. Chcę wam polecić, ponieważ to są perełki wśród gier i coś w nich jest takiego naprawdę wyjątkowo ciekawego. Tyle, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.